Chwilę mnie nie było, bo i mnie trafił koronawirus i musiałem odbyć kwarantannę izolacyjną. Nie było źle, tylko wszyscy mówili, że trzeba dużo pić, więc piłem dużo i mało co w alkoholizm nie popadłem. Właśnie piłem dużo i mam teraz taki wstręt do alkoholu i chyba go odstawiam na najbliższe 8 godzin. Jakie śmieszne. Gdyby nie to, że jestem poważnym gościem, to bym się turlał teraz. Na kwarantannie izolacyjnej musiałem tak obowiązkowo pobrać aplikację kwarantanna domowa, czy jak to się tam nazywa, która kontrolowała, czy nie pętam się pod rękę z COVID-em po mieście, po knajpach. No i ta aplikacja przydzielała zadania, nie? Ona przydziela zadania, żeby cię sprawdzić, nie? I zwykle to jest zrób zdjęcie, tam masz 2 minuty czy ileś. I no to zrobiłem fotę paprykarzu szczecińskiego i poszło, nie? Ale słuchajcie, głupie takie zadania są, bo aplikacja powinna kwarantanniarzom zlecać jakieś poważniejsze sprawy, poważniejsze zadania. Nie wiem, zrób 10 przesiadów, pomóż żonie pracować, ugotuj dobry obiad, załatw Lewandowskiemu złotą piłkę, obal rząd, o, wytłumacz Kowalskiemu posłowi, że metafor nie bierze się dosłownie. A nie, to zbyt trudne zadanie, nie przesadzajmy. No, ale rozumiecie, tego typu rzeczy kazać robić, a nie zrób zdjęcie. No, traktujmy się poważnie, szczególnie w chorobie, prawda? Tym bardziej, że COVID się nasila, powstał nowy zmutowany wariant, nazwano go Omikron. Omikron to jest kolejna litera greckiego alfabetu i tu jest zła i dobra wiadomość, bo zła wiadomość jest taka, że już niedługo braknie liter w greckim alfabecie, tak ten skubaniec mutuje. Dobra wiadomość jest taka, że chiński alfabet, czyli alfabet twórców wirusa, ma parę tysięcy znaków, więc obskoczymy wszystkie mutacje. Słuchajcie, damy radę, damy.